Nie wnikam. Uczesanie. Uczesana. Do tego, uczesana. Aby Państwo opowiedzieli się. Na początku będziemy mówić, bo bardziej o dużej polityce. Show biznes, rzeczywiście, że tak. W tej chwili wszystkie oczy zwrócone są na Stany Zjednoczone, gdzie Kamala Harris ma szansę zostać prezydentką USA. Na razie kandydatką? Tym samym prezydentem. Tak publicznie mówi się również o jej doskonałym humorze, jaki czasami przebija i możemy podać. Jak określa, to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Są razem od 10 lat i to też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ absolutnie nie wypominając wieku, ale Kamala wzięła ślub, ale ma doskonałą relację z dwójką dzieci swojego męża, o którym mówi się, że jest teraz drugim gentlemanem USA, może będzie tym pierwszym. Pierwszy dam? Tak określić. Pierwszy dam, ale wracając do tego wieku. A nie, to prawda. Ale może właśnie to będzie ta szansa. Przekonamy się niebawem. Na pewno nietuzinkowa postać i tak z kobiecej perspektywy można trzymać kciuki, a politykę oczywiście traktować zupełnie niezależnie, no bo to już dużo poważniejsze dużo tematy. Cała kampania to jest wielkie wyzwanie, a przed wyzwaniami stanęli właśnie nowi prezenterzy Koła Fortuny i to możemy premierowo dzisiaj pozytywać na planie Koła Fortuny, które od 2 września na antenach Telewizji Polskiej, także oczywiście zapraszamy już teraz do...